Szanowni Państwo, witam wszystkich bardzo serdecznie na webinarium zatytułowanym Zarządzanie przetargami i projektami połączone ze sprzedażą w oparciu o platformę Microsoft Dynamics CRM. Witam wszystkich w imieniu firmy Intersys Microsoft oraz naszego serwisu decyzje.it.pl. Prezentację dzisiejszą poprowadzi Pan Piotr Błaszczyński, Sales Manager Expert w dziedzinie Microsoft Dynamics. Ja natomiast zachęcam Państwa do zadawania pytań, wpisując je bez polskich znaków w okno czatu, na które odpowie Pan Piotr po prezentacji. I to w zasadzie z mojej strony wszystko. Oddaję głos naszemu prelegentowi. Witam serdecznie, czy już mówię do Pana? Jak najbardziej. Witam serdecznie. Moje nazwisko Piotr Błaszczyński, jestem odpowiedzialny za sprzedaż firmy Intersys. Chciałbym się Państwu opowiedzieć kilka słów o samym systemie Microsoft Dynamics CRM oraz pokazać prezentację, jak przejść przez proces sprzedaży, wykorzystując później zarządzanie projektami oraz zarządzanie przetargami. Firma Intersys od przeszło 10 lat jest partnerem firmy Microsoft. Koncentrujemy się głównie na dostarczaniu systemu CRM. Uzupełnienie naszej oferty są systemy klasy ERP, takie jak system Microsoft Dynamics NAS, system Workflow Microsoft SharePoint oraz narzędzia klasy Business Intelligence. Teraz powiem kilka słów o samym systemie Microsoft Dynamics CRM. Jest to narzędzie, które służy do zarządzania i rejestracji różnego typu zadań operacyjnych zachodzących w firmie. Między innymi służy do zarządzania relacjami z klientem. Umożliwia tworzenie i zachowanie przejrzystego obrazu z klientem na wszystkich jego etapach, począwszy od momentu nawiązania relacji, poprzez sprzedaż, aż po późniejszą opiekę podsprzedażną i pomoc. Microsoft Dynamics CRM dostępny jest dla użytkownika końcowego poprzez przeglądarkę www, bezpośrednio w programie pocztowym Microsoft Outlook, i tutaj możemy pracować w trybie offline lub online oraz poprzez urządzenia mobilne i to wszystko w ramach jednej i tej samej licencji. Microsoft Dynamics CRM to platforma, na której można zbudować rozwiązanie wspierające dowolny biznes i relacje z klientami. Każdy pracownik organizacji oraz osób bezpośrednio zajmujących się sprzedażą pod dyrektora do spraw finansowych odnosi korzyści z wprowadzenia systemu Microsoft Dynamics CRM. Po tym bardzo krótkim wstępie chciałbym przejść do prezentacji. Na początku chciałbym Państwu pokazać, jak w ogóle poruszać się po systemie Microsoft Dynamics CRM. Na samej górze mamy pasek, w którym znajdują się moduły systemu. W przypadku wersji CRM 2013 są to takie kafelki. W ramach tych modułów jest sprzedaż, marketing, serwis oraz moduły, które sobie sami możemy stworzyć, takie jak na przykład projekty czy inne usługi. Pod kafelkami znajdują się obiekty systemowe, często nazywane entiami. Proszę zwrócić uwagę, że jak kliknąłem sprzedaż, to od razu system pokazuje mi, w którym miejscu tak naprawdę obecnie się znajduję. Pod tymi kafelkami znajdują się takie obiekty systemowe, jak oferty, potencjalni klienci, konta, kontakty, zamówienia i wszystko tak naprawdę jest z tym powiązane. Obiekty te są ze sobą bardzo ściśle powiązane i dają kompletną informację o firmach, osobach czy działaniach. Jeżeli chcemy zobaczyć na przykład listę kontaktów tych firm, należy kliknąć w ten kafelek i pojawi nam się lista wszystkich firm tak naprawdę, z którymi mamy styczność. Jeżeli mamy dostęp do tych firm, to widzimy je wszystkie, oczywiście jeżeli nam administrator agencji uprawnienia, widzimy tylko i wyłącznie część tych firm. Jeżeli klikniemy na dowolną firmę, widzimy wtedy, co się tak naprawdę dzieje w środku i wszystkie informacje, które są dostępne do tej firmy.
wszystkie informacje, które dotyczą tej firmy. Czyli mamy informacje o nazwie, możemy zrobić nazwę skróconą, telefon. I to, co tak naprawdę jest tutaj istotne, nazwy i tych wspólnych zakładek są definiowane podczas wdrożenia. Każdy użytkownik odpowiednimi uprawnieniami może samodzielnie tego dokonać. Warto zwrócić uwagę, że każde pole można oznaczyć czerwoną gwiazdką. Są to pola obowiązkowe, tak jak na przykład wprowadzenie nazwy, numeru NIP-u, tak żeby później zbędnie nie wprowadzać duplikatu do systemu. Oraz pole obligatoryjne, takie, które zaznaczamy takim niebieskim suficem. To tak naprawdę było takim tytułem wstępu. Podczas startu systemu możemy sobie tak naprawdę zdefiniować, który widok będzie naszym widokiem domyślnym. Może to być widok na przykład moich działań na dzisiaj. Mogą to być na przykład pulpity nawigacyjne, które monitorują naszą pracę, jak również pozwalają nam na dynamiczny raport. Używając tych pulpitów nawigacyjnych można szybko poznać ważne informacje, na podstawie których codziennie podejmuje się strategiczne decyzje. W systemie Microsoft Dynamics można odczytać informacje pochodzące z kilku miejsc i przedstawić je w łatwo czytelne formaty. Dzięki temu użytkownik nie musi przeszukiwać różnych obszarów, aby znaleźć potrzebne informacje. Tworzenie pulpitów jest tak samo łatwe i modyfikacja tych pulpitów, że tak naprawdę krótkie szkolenie wystarczy, żeby tego się nauczyć. I tutaj tak naprawdę, jeżeli Państwo będą zainteresowani, to po webinarium zostanie udostępniony katalog z takimi przykładowymi materiałami szkoleniowymi, w których właśnie będzie pokazane, jak tworzyć pulpity, jak tworzyć różne działania, jak coś też pewien proces sprzedaży. Teraz może przejdę przez proces sprzedaży, pokazując mniej więcej, jak w terenie to mogło być możliwe. Wracając z powrotem do początku. Sprzedaż. Mamy tutaj zakładki tzw. potencjalnych klientach oraz kontakt, czyli już naszych klientów. Pewnie Państwo zapytają, czym się różni potencjalny klient od klienta. Potencjalny klient jest to taki klient, do którego prowadzimy działanie marketingowe, ale tak naprawdę nie rokuje on na razie żadnych nadziei na jakiekolwiek działania sprzedażowe. Natomiast klient jest to klient, do których prowadzimy jakieś działania sprzedażowe i zakładamy do tego klienta naszą szansę sprzedażową, która ma na celu sfinalizowanie transakcji. Ja zacznę może działanie od potencjalnego klienta, aby pokazać Państwu, jak w prosty sposób można przekonwertować potencjalnego klienta na nazwę firmy, na kontakt do tej nazwy firmy oraz od razu założyć szansę sprzedażową. Pewnie pojawia się pytania, kiedy tak naprawdę mamy przekonwertować tego klienta potencjalnego na normalnego klienta? Odpowiedź jest prosta. Zdefiniujemy sobie tak naprawdę to sami. Większość firm, z którymi my rozmawiamy, na przykład wyznaczą sobie cztery kryteria, z których muszą być na przykład dwa, trzy spełnione, aby ten klient potencjalny stał się naszym klientem. Więc zacznę może od stworzenia tego potencjalnego klienta. Jak widać, na tą chwilę nie mam żadnego potencjalnego klienta. Witam sobie tutaj w górnym lewym rogu nowym. Otworzy mi się kartoteka, gdzie przejdziemy sobie proces tworzenia tego nowego klienta. Zakładając, że jest to klient, który na przykład do nas dzwoni i musimy te dane wypełnić w systemie CRM, również można tak doprowadzić do takiej sytuacji, że ten formularz, który tutaj widzimy, może być odwzorowany na przykład na naszej stronie webowej i klient sam te dane po prostu wypełnia i one trafiają do naszego systemu CRM, które później będą obrabiane przez wyznaczone osoby. Czytamy sobie temat tego działania, czyli na przykład klient jest zainteresowany zakupem systemu CRM. Wpisujemy sobie imię i nazwisko tego klienta, oczywiście on się przedstawił, więc wpisujemy sobie, że to jest na przykład Piotr Baraniak. Stanowisko tej osoby, czyli odzywa się do nas na przykład dyrektor handlowy. I
wpisujemy sobie numery telefonu tej osoby, czyli na przykład zakładając tylko wyświetlony numer komórkowy, bo ktoś takiego dzwoni, więc wpisujemy sobie ten numer i adres mailowy, tak aby ta korespondencja później była zwrotna. Na przykład firma będzie nowa jedna. I wpiszemy sobie nazwę firmy, czyli na przykład dzwonić firmą nowa firma, dzisiejsza data to będzie 13.06, spółka ZO. Nowa 1. Zakładamy, że te dane są wypełnione. Możemy od razu gdzieś tam zerknąć w internecie obok i wpisać adres firmy. Czyli na przykład wpiszemy sobie ulicę, na przykład Jagiellońska 76, miasto Warszawa, województwo Mazowieckie. Jeżeli sobie zapiszemy te podstawowe dane, tutaj w prawym dolnym rogu mam informację, system będzie nas pilnował, czy wszystkie dane wypełniliśmy oraz zaproponuje nam, co mamy dalej robić. Możemy tak naprawdę sobie kliknąć też, żeby wyświetlić mapę, żeby sprawdzić, gdzie dany klient się znajduje. Od razu system nas przekieruje i pokaże nam, w którym miejscu na mapie dany klient ma ten siedzibę. I tak naprawdę na tym potencjalnym kliencie możemy stworzyć działanie. Na przykład działaniem może być weryfikacja, czy rzeczywiście on jest zainteresowany tym systemem. Wtedy na przykład dział telemarketingu tego klienta przyzwania. Stworzymy sobie działanie. Na przykład działaniem może być zadanie, może być rozmowa telefoniczna, może być wysłanie maila, może być spotkanie. Natomiast w tym przypadku na początku zaznaczymy, że to jest rozmowa telefoniczna. Wpisujemy sobie temat tego działania, czyli weryfikacja do pana Piotra Barania i wpisujemy sobie na kiedy, czyli tak naprawdę powiedzmy, że to będzie na 13, czyli na dzisiaj, na godzinę 12.30. Zapisujemy sobie to działanie. Jak widać tutaj w naszych działaniach od razu już od razu pojawiła informacja, że mamy otwarte działanie na tego i tego dnia. Przychodząc do pracy, uruchamiamy system CRM, bo na przykład to planowanie było tydzień temu, albo ktoś nam to zadanie zaplanował. Przychodząc do pracy, uruchamiamy system. Możemy sobie uruchomić na przykład system w głównej stronie, czyli moje działania. I na przykład chcemy, żeby głównym widokiem było moje działanie na dziś. I widzimy od razu informację, że mamy 3 działania na dzisiaj. Jednym z tych działań jest weryfikacja do pana Piotra Baraniaka na godzinę 12.30. Klikam sobie na daną rozmowę, dzwonię do klienta, przeprowadzam jakąś rozmowę i odnotowuję na zasadzie tej rozmowy, czyli na przykład zweryfikowano. Zamykam tą rozmowę, która już będzie nieaktywna. Ta rozmowa mi tutaj znika z moich działań. Przechodząc sobie z powrotem do mojego potencjalnego klienta, jak widać, tutaj mój potencjalny klient cały czas istnieje. Widzimy informacje o tym kliencie, które wprowadziłem. Natomiast przechodząc sobie do działań, od razu widzimy, że już tego działania tak naprawdę nie ma. To działanie zostało zakończone. Przechodząc dalej, dana osoba stwierdziła, że dany klient kwalifikuje się do szansy sprzedaży, albo nie kwalifikuje. Na górze w systemie mamy takie dwa pola. Jedno pole to jest dyskwalifikuj. Po kliknięciu tego można od razu ustawić sobie informację, żeby nie wpisywać, dlaczego to dyskwalifikuje. Czyli na przykład było brak zainteresowania, może by się kontaktować, tego utracona, albo oczywiście wpisać jakąś notatkę z tego działania.
Ja, aby utrudnić tak naprawdę, a nie zakończyć naszego spotkania na tym etapie, kliknę kwalifikuj. Po kliknięciu kwalifikuj system ostrzega nas duplikację oraz możemy oczywiście sobie scalić od razu dane konto, jeżeli istnieje w systemie lub kontakt. Wydaje mi się, że to, co w systemie nie istnieje, bo to jest dzisiejsza data, więc raczej tego nie ma, więc klikam kontynuuj. Jak widać, potencjalny klient tak naprawdę z pola kwalifikuj przeszedł nam już na konto, kontakt i sam sprzedawca. Zaraz Państwu pokażę, jak to wygląda. Wracając do początku, klikając na potencjalnych klientów, widać, że pojawiła się nowa firma, spółka Z.O. Po kliknięciu na tą firmę przypisuje się na te podstawowe informacje, które wprowadziliśmy. Jeżeli klikniemy na kontakty, to też pojawią nam się kontakty, czyli ten pan Cezary, którego dopisaliśmy. I tutaj tak naprawdę, jeśli podczas naszej rozmowy pojawi się nowy kontakt, to po prostu dopisujemy sobie nowy kontakt, czyli imię Michał, stanowisko na przykład, adres mailowy, firma1.pl, telefon. Tak naprawdę proszę spojrzeć w tym miejscu, że jak kliknę zapis, to od razu mi się pojawi nowy kontakt z Michałem Michałowskim. Mamy pojawioną już taką firmę i możemy w bardzo prosty sposób dalej w ten sposób działać. Tutaj dla tej firmy tworzymy sobie może też jakieś działanie, żeby pokazać, jak te działania później będziemy mogli sobie odczytać w systemie CRM. Czyli przechodząc sobie na przykład jeszcze raz do nowej firmy, informacje o działaniach. Jak widać, nie mamy żadnych działań i tak samo analogicznie, jak tam było wcześniej, tworzymy sobie działania, spotkania, czy jakieś zadania, które mamy do wykonania. Temat dalsza na dzień, na przykład powiedzmy przyszły tydzień, na godzinę 12:30. Zapisujemy i tutaj nam się od razu pojawi informacja o naszym zaplanowanym działaniu. Warto wspomnieć, to też może Państwa zainteresować, nasze maile, które wysyłamy do klienta, również możemy tutaj podpinać. I tutaj Państwu pokażę przykład, przejdę teraz do Outlooka, jak dalej planować działania, czyli na przykład no nie tylko dzwonimy do klienta, ale również wysyłamy maile, żeby te maile w bardzo prosty sposób były również śledzone w terenie. Często się zdarza na przykład wtedy, kiedy problem jest, kiedy handlowiec idzie na urlop i nikt tak naprawdę nie wie, co dany klient się dzieje, a przeglądanie skrzynki pocztowej czasami jest bardzo, bardzo uciążliwe. Tutaj przejdę sobie do kolejnej maszyny wirtualnej i do systemu Outlook. Tworzymy sobie nową wiadomość, którą wyślemy do klienta. Czyli klientem będzie na przykład pan Piotr Błaszczyński. Tematem będzie oferta 1 i wpisujemy sobie treść maila. Witam w nawiązaniu do rozmowy. Tak, sobie od razu dzisiejszą datę, żeby Państwo wiedzieli, że to nie jest, to działa. 06/2014. I tak naprawdę pokażę Państwu pewną różnicę. Jeżeli teraz wyślemy tego maila, to klient tego maila dostanie, ale ten mail nie będzie jeszcze śledzony w systemie CRM. Natomiast pokażę dla przykładu, jak można to dwojako zrobić. Bo często się może okazać, że na przykład no nie zawsze handlowiec jest w stanie od razu podpiąć tego maila, więc może zawsze to zrobić później. Znaczy, jeszcze raz tworzymy maila. Piotr Błaszczyński. Tematem maila będzie oferta 2. I tutaj będzie witam, już nie będę
trzeba kogokolwiek, pozdrawiam, tu będzie 13. Tak naprawdę już na tym etapie możemy wstrzymać, żeby ten mail wstrzymany w CRM, w pewnym punkcie Google Flat. System na tym etapie oczywiście może nie do końca wiedzieć, o co on ma to podjąć, dlatego trzeba sobie ustalić, czego ten rekord tak naprawdę ma dotyczyć. Czyli ustawiamy sobie, czego ma ten rekord dotyczyć. Czyli wyszukujemy sobie naszą firmę, którą dodaliśmy. To była nowa firma 1306. Dodajemy. I proszę zwrócić uwagę, że jak wyślę maila, to automatycznie w tym miejscu pojawi mi się token. No, chyba trochę za szybko, ale w elementach wysłanych. Tutaj właśnie to chciałem Państwu pokazać, że w mailu, który kliknęłem, żeby śledził, pojawiają się dwie główki, czyli oznacza to, że jest wyświetlony w systemie CRM oraz token, który pokazuje się klientowi i klient wie, czyli my wiemy, że to jest podpięte pod CRM. Tutaj ten pierwszy mail widać, że on jest jeszcze nie podpięty pod CRM, ale zawsze w dowolnym momencie możemy sobie kliknąć do tego maila i ustawić tak naprawdę, czego ten mail ma dotyczyć, czyli też ustawimy sobie, że ma dotyczyć tej firmy, firma 1. Jak widać, automatycznie tutaj pojawiają się dwie główki. Chciałem na to zwrócić uwagę, ponieważ ten pierwszy mail, jeżeli zostanie wysłany do klienta i nie ma tokenu, to jeżeli klient odpowie na tego maila, to on nie zostanie zaszufladkowany w systemie CRM. Natomiast mail, który nie jest token, on pokazuje, w którym miejscu ma być zaszufladkowany ten mail. Aby przyspieszyć trochę ten proces, kliknę synchronizowanie z systemem CRM, żebyśmy nie czekali. I przejdziemy teraz do naszego systemu. I za jakiś czas powinno nam się to wszystko tutaj ładnie zorganizować. Oczywiście nie w działaniach otwartych, tylko w działaniach zamkniętych, ponieważ wysłany mail jest w działaniu zamkniętym. Dlatego też tutaj nie było takim odbyciem, się zorganizowało. Czy mamy informację o tej pierwszej weryfikacji tego jeszcze potencjalnego klienta, czyli widać, że dotyczy potencjalnego klienta oraz te dwa maile, które wysłaliśmy. Możemy oczywiście zawsze sobie kliknąć na ten mail. Jest informacja tak naprawdę, że o tym mailu. Czyli witam w nawiązaniu do rozmowy z tą ofertą, pozdrawiam i jest dzisiaj zadana. Czyli jak widać, w bardzo prosty sposób Microsoft Dynamics CRM te maile nam tutaj będzie podpinął. OK. W kolejnym etapie przy konwertowaniu klienta potencjalnego stworzyła nam się również szansa sprzedaży. Idziemy sobie na szansę sprzedaży oraz tytuł tej szansy sprzedaży, czyli tutaj było, tytuł tej naszej szansy był taki, jaki pisaliśmy, czyli zainteresowanie zakupem systemu CRM. Po kliknięciu na tą szansę sprzedaży mamy pewne kroki milowe, dzięki którym wiemy, na którym etapie jesteśmy i co mamy tak naprawdę dalej robić. Tutaj system nam podpowiada, co mamy zrobić, żeby przejść na kolejny krok. Czyli w pierwszym kroku opracuj, definiujemy potrzeby klienta oraz wypełniamy pola, które tak naprawdę będą wymagane. Czyli potrzeba klienta, czyli tego, co wskazywaliśmy, to jest zakup, bo trzeba zakup systemu CRM. Proszę zwrócić uwagę, że te pola, które są tutaj, również one widnieją na naszym formularzu. Jeżeli gdzieś dalej będziemy sobie tutaj przeglądać, to widzimy, że potrzeba klienta również może być w tym miejscu i to widzimy jakby w jednym miejscu. To co ważne i to się na to się zwrócić uwagę, system CRM można również zintegrować z systemem SharePoint. Jest to o tyle ważne, że jeżeli wprowadzamy bardzo dużo różnych plików,
to te pliki później system SharePoint bardzo fajnie grupuje, dzieli i to wszystko linią. Jeżeli kliknę sobie tutaj usuń folder w systemie SharePoint i kliknę na to, to po jakiejś chwili tak naprawdę, bo on musi stworzyć całą strukturę katalogów, która jest do tego przypisana, utworzy nam folder w systemie SharePoint, pojawi się tutaj informacja tak. Integracja SharePoint została zakończona sukcesem i pojawia się tutaj od razu informacja, że jest wyśledzone w systemie SharePoint. W bardzo prosty sposób możemy sobie do tego przejść. Może pokazać innego widoku, żeby to informatywać tego. Idziemy sobie jeszcze raz do tej naszej firmy, którą byśmy sobie tworzyli. Nowa firma, do nas jest na przykładu. Jesteśmy w tym samym miejscu, w którym byliśmy wcześniej, na tym etapie, w którym otworzyliśmy ten folder. Jest informacja, że jest utworzony. I tak naprawdę klikając sobie w to miejsce, mamy tę informację o dokumentach. Klikając sobie na te dokumenty, system nam pokaże, w którym to miejscu się tutaj znajduje. I tak naprawdę proszę zwrócić uwagę, może przejdę do początku. Stworzyło się w SharePointie, jestem teraz w drugim systemie, który oczywiście może być zmieniony z poziomu CRM, ale to pokażę tutaj, żeby nie mieć dobra. Pojawiła się gdzieś tam nowa firma, nowe konto. Stworzyło się swój katalog, nowa firma 1306. Po kliknięciu to pojawia się informacja o naszej szansie sprzedaży i pod szansą sprzedaży tak naprawdę pojawiają się wszystkie elementy, które tak naprawdę będą brały udział później w naszych działaniach. I tak naprawdę podpinając pewne rzeczy pod CRM-a, od razu będziemy widzieć tutaj SharePoint, tylko odwrotnie. Możemy mieć dostęp tylko i wyłącznie do SharePointa i te informacje będą widziane w CRM-ie pod zakładką dokumentu. Dobrze, przechodząc teraz dalej, musimy wypełnić przynajmniej jakieś dane podstawowe. Osoba decyzyjna też może być tam chciał. Proces zakupu. To jest już bardzo ważne. Za jakiś czas przejdę do modułu przetargu publicznego. I tak naprawdę już na tym etapie można określić, czy to jest sektor prywatny, czy na przykład sprzedaje dane rozwiązanie do prywatnej firmy, czy je sprzedaje do firm, które tylko i wyłącznie biorą udział w przetargach. Zaznaczamy, że to jest sektor prywatny. Na podstawie oczywiście naszych rozmów możemy sobie jakiś bardzo wstępny określić budżet tak naprawdę tego projektu oraz przewidywaną datę zamknięcia. Muszę tutaj jeszcze zjadę na dół, żeby pokazać, o co chodzi. Jeżeli klikniemy sobie, że na przykład przewidywana data zamknięcia to będzie wrzesień 2014, to system automatycznie nam pokaże, jakie to będą kwartały. I proszę zwrócić uwagę, że to jest rok 2014, kwartał pierwszy. Zaraz pewnie ktoś z Państwa zada pytanie, czy kwartał pierwszy, a nie kwartał trzeci. Ponieważ w wielu firmach rok fiskalny zaczyna się od lipca do czerwca, a nie od stycznia do grudnia. Dlatego też tutaj jest kwartał pierwszy. Jeżeli ustalimy sobie, że to na przykład będzie ostatni kwartał, czyli ten listopad, to nam tutaj po zapisaniu powinien od razu się pojawić, że to jest kwartał drugi 2014. O tyle jest to ważne, jeśli później będziemy sprawdzać, jaki budżet osiągniemy na dany kwartał, to od razu z tych pól będziemy mieć informację, jaki ten budżet tak naprawdę będzie. Wypełniamy oczywiście dalej pola, które mamy wypełnić. Czyli tutaj proponowane rozwiązanie, czyli CRM. Określić internetowy, czyli ukończono. I określenie konkurentów ukończono. Oczywiście tutaj replikę, żeby to było szybciej. Natomiast wymaga to jakby działania, naszych działań telefonicznych bieżących.
Zakładając, że spełniliśmy wszystkie warunki, przechodzimy do naszego kroku dalej. Nasz krok dalej to jest zaproponuj, czyli tak naprawdę musimy przygotować ofertę dla klienta. Na początek, żeby przygotować ofertę dla klienta, musimy przygotować produkty, czyli dodajemy nowy produkt. Zdefiniujemy sobie ten. Czyli dodajemy nowy produkt. Tak jak wspomniałem na początku, chcemy sprzedać system CRM, więc mamy dla celów testowych dwa produkty. Jednym produktem będzie sprzedaż systemu, a drugim produktem będzie usługa, która później zamieni się w zarządzanie projektem. Czyli klikamy sobie system, określamy sobie producenta tego systemu. Może to być w naszym przypadku przez Microsoft, ale Państwo mogą zajmować się cokolwiek innym. Mogą Państwo sprzedawać im rowery na przykład i producentem roweru może być bank albo jakikolwiek inna firma. Więc określamy sobie, jaki jest producent tego systemu, czyli na przykład ABC spółką. Oraz możemy oczywiście opisać bezpośrednio tego systemu. Wpisujemy sobie cenę jednostkową, czyli na przykład 2000 zł. Oraz ilość, czyli nie wiem, powiedzmy 2 sztuki, od razu nam system będzie przeliczał, jaka to będzie wartość. Czyli widać, że jest to 4000 zł. No, wydawałoby się to proste. Natomiast system jest na tyle fajnie skonstruowany, że możemy jednocześnie sprawdzić, ile my tak naprawdę zapłacimy za ten system i jakie będą nasze koszty. Możemy system kupować oczywiście w złotówkach, ale często się bywa tak, że pewne systemy korporacyjne są kupowane w obcej walucie, więc ustalamy sobie walutę. Na przykład zakładamy, że to będzie euro. Mogą być to dolary lub jakakolwiek inna waluta. System jest sterowany tak zwanymi systemami walut. Jak widać, on się synchronizuje i przelicza mi po aktualnym kursie waluty z danego dnia, czyli to jest 13 czerwiec. I po wpisaniu kosztu, na przykład to będzie 200 euro, zakładając, że tyle nam podał producent, system nam przeliczy łączny koszt 400, bo jest ile sztuk, dwie, oraz przeliczy nam w podanym kursie, ile tak naprawdę zapłacimy za dane rozwiązanie. Dzięki temu od razu widzimy, ile na daną chwilę jesteśmy w stanie zarobić albo dołożyć tak naprawdę. Zapiszemy sobie. Przejdziemy tak naprawdę teraz do dodania drugiego produktu. Zakładamy, że drugim naszym produktem będzie już teraz usługa. Producenta możemy sobie zaznaczyć jako my, ale zakładamy, że tak nie będzie. Czyli na przykład piszemy, że usługa to będzie 100 tysięcy złotych, żeby łatwo tak naprawdę się to przeliczało. Po zapisaniu mamy informację, ile tak naprawdę to wynosi. Proszę zwrócić uwagę, że jeżeli teraz przejdę na główną kartotekę naszej szansy sprzedaży, mam informację o naszych dwóch produktach oraz mam informację o tym, ile będzie wynosiły nasze produkty. Czyli 100 tysięcy plus 4 tysiące za licencję to wychodzi 104 tysiące. Natomiast koszt to jest 1600 na dzień dzisiejszy po danym kursie walut. Więc warto, od razu widzimy tutaj tak naprawdę, jak to mogło wyglądać. Czyli tak, no można by było powiedzieć, że to już koniec. Niestety nie. Mając same produkty, musimy stworzyć ofertę dla tego klienta, więc przechodzimy do pola oferty. Wpisamy plusik dodaj nową i system tak naprawdę zaciągnie nam te wszystkie produkty, które dodaliśmy na ofertę i informacja nam się pojawi w tym miejscu. Czyli mamy informację, jakie produkty były udział. Możemy oczywiście wpisać, od kiedy do kiedy obowiązuje oferta, tak abyśmy mogli sobie to określić. Możemy stosować metodę wysyłki, na przykład, żeby to będzie posta tradycyjna, kurier, to będzie przez mail. Warunki płatności też wtedy określamy, na przykład będzie to 30 dni. Hmm.
I tak naprawdę zapisując sobie te informacje, przechodzimy do tworzenia zamówienia. I żeby stworzyć zamówienie, aktywujemy naszą ofertę. Oferta zostaje aktywowana, często w systemach nazwana to jest zwolniona i tworzymy zamówienie. Po stworzeniu zamówienia jest informacja tak naprawdę, kiedy została wykorzystana i jaki jest stosowany cykl, czyli obliczono ofertę. I tak naprawdę na tym etapie kończy się nasz proces sprzedaży. I no, moglibyśmy tak naprawdę tutaj jakby zakończyć ten proces. Natomiast proszę zwrócić uwagę, że na formularzu zamówienia pojawiają się takie dwa okienka. Zamówienie zakupu i projekt. Zamówienie zakupu, po kliknięciu tego, proszę zwrócić uwagę, że nam się tutaj pojawi nowe okienko. Dodano zamówienie zakupu. Tworzy się zamówienie zakupu, które zostaje później przesłane do systemu ERP. Może to być na przykład Toma, to znaczy firma, którą dany klient ma. Wideo logistyki wkłada zamówienie dostawcy na otrzymane pozycje, czyli na przykład na dany system. Zamówienie sprzedaży spada wtedy do systemu ERP w kontekście sprzedaży do wystawienia faktury dla klienta. I tutaj jakby ciało logistyki dalej się tym zajmuje, my skupiamy się na naszej pracy, czyli tworzymy sobie projekt. Klikając na projekt, oczywiście nam pojawił nowy projekt, klikamy sobie tą zakładkę nowego projektu, żeby zobaczyć, co tak naprawdę tam się dzieje. I tu mamy tak naprawdę informację o projekcie. Jaki jest rodzaj projektu? To jest projekt pełny, to jest tylko pilot. Opisany jest projekt pełny. Jaka ma być data rozpoczęcia tego projektu? Powiedzmy, data rozpoczęcia będzie od 20.3 czerwca do końca września na przykład. Zapisujemy sobie informacje. Tu oczywiście pokazuje nam, czy utworzono folder w SharePointie. Jeśli go nie utworzono, klikuję, żeby to otworzył ten folder. To może się później przydać do wprowadzania różnych naszych dokumentów. I tu mamy tak naprawdę zakres projektu. W ramach zakresu projektu określamy, co tak naprawdę bierze udział. Czy udział w projekcie bierze wstępnie? Jeżeli zaznaczymy sobie, że nie bierze udziału w projekcie, to od razu dalej system już zaznacza nam takie kółeczki, żeby nie wybierać pewnych informacji. Po prostu zwrócić uwagę, kliknę tak, to ta kółeczka tutaj mi się odznacza, może go bliżej, żeby było widać. Nie, czyli już nie przekazujemy sprzętu, bo on nie bierze udziału. Licencje. Biorą udział, czyli przekazujemy oprogramowanie jakieś, zakładamy, że nie, żeby było mniej, czyli od razu nam mamy kółeczkę. Czy to będą usługi wewnętrzne, tak? Czy będą usługi zewnętrzne, czy będziemy się posiłkować na przykład firmą trzecią? Nie. Czy będą szkolenia? Tutaj trzeba określić, że szkolenia na przykład będą. Czy to będzie projekt techniczny? Tak. Czy będzie pilot? Zakładamy, że nie. I plan projektu zakładamy, że trzeba będzie tworzyć. Zapisujemy sobie te informacje. I tak naprawdę na tym etapie lub już na etapie szansy sprzedaży możemy sobie zdefiniować zespół projektowy. W ramach zespołu projektowego no, uczestniczą jakieś osoby w danym projekcie, więc klikamy sobie zespół projektowy, czyli na przykład pana Piotra Moniaka możemy dodać, albo dodać osobę wniosową, na przykład Tomasz. Widać, że te osoby mogą brać udział w projekcie.
zapisujemy sobie tę informację i na tym etapie od razu możemy kliknąć zaplanuj zespół projektowy i system zaplanuje czas dla tych osób w projekcie. Czytając sobie planowanie zespołu projektowego, jak widać informacja się pojawia, że zespół projektowy został zaplanowany i w kalendarzu usług od razu widać, że dane osoby będą zarezerwowane w danym okresie na projekcie. Określamy sobie nasze wszystkie działania, czyli osoby, które biorą udział na projekcie, oczywiście mogą też prowadzić działania typu rozmowy, spotkania itd., itd. Mogą to rejestrować w systemie CRM, tak aby cała historia od początku do końca była jasna i przejrzysta. To, co jest jeszcze ważne, rozliczanie projektu. Każdy konsultant, który pracuje na projekcie, musi tak naprawdę rozliczyć swoje godzinówek. I tu, co jest ważne, dana osoba wprowadza informacje, tak naprawdę co robiła. Czyli klika sobie nowy, określa sobie temat, czyli powiedzmy, że to jest analiza. Wpisuje oczywiście lokalizację klienta i wszystkie te informacje, które są wymagane. Zaznacza sobie grupę, do czego to należy, na przykład to jest analiza. Dotyczy, tutaj trzeba by było zaznaczyć, czego to tak naprawdę dotyczy. Dotyczy to projektu, który nazywa się zainteresowanie zakupem systemem CRM. Rodzaj pracy, czyli konsultacje na przykład techniczne. Z tych grup możemy sobie tworzyć dużo więcej, dlatego też, że każdy konsultant jest inaczej rozpraszany ze swojej pracy. Na przykład kierownik projektu, biorąc udział w danym projekcie, jest zatrudniony na inną stawkę, albo inna stawka przysługuje w projekcie, natomiast konsultant wymaga innej stawki. I wybranie odpowiedniego pola odpowiednio nam rozliczy później projekt techniczny. Klikamy sobie zapisz. Jak widać, pojawia się informacja, że dana osoba brała udział w projekcie i po zapisaniu system przeliczy nam tak naprawdę godzinówki tej osoby w projekcie. Czyli jak widzimy obie godziny w projekcie, to system automatycznie nam tutaj oblicza, ile tych godzin tak naprawdę będzie zarezerwowane. Klikniemy sobie jeszcze coś nowego, żeby pokazać, że to się tak naprawdę zmienia. Jak widać, od razu podczas wdrożenia mamy dużo więcej rodzajów prac. Tam były tylko trzy. Tutaj mamy już dużo, dużo więcej. Czyli na przykład instalacje inne. Właśnie. Data. Tam nie zdefiniowaliśmy daty, dlatego też system nam pokazał 0. Tutaj zakładamy, że ta część będzie od daty do 8 lipca. To prawda długi, ale chciałbym Państwu pokazać od 17 września do 8 lipca. Chciałbym Państwu pokazać, jak te informacje tak naprawdę są. No, system je, to jest nieprawidłowy dostanie terminu, ponieważ inne czynniki są zaplanowane, więc ktoś po prostu, jakby ten termin przekroczył. Więc trzeba tak naprawdę no, gdzieś w chronologii trzymać się tak naprawdę tego, co powinniśmy się trzymać. To właśnie jeszcze raz nasze rozliczenie projektu.
czyli temat to rozliczenie nie będzie na odpowiednim projekcie w pewnym miejscu. Tutaj czas projektu był od 23, tak? To jest tak długo na to. Czyli zaznaczę sobie 30, a tutaj damy sobie do 4. Jak widać, po dodaniu jakiegoś tam terminu liczba godzin z zera skoczyła na 97 i tak naprawdę cały przelicznik też się pojawia tutaj, a w kontekście naszego całego projektu będzie odejmowane godziny od całości tak naprawdę naszego projektu. To, o czym warto wspomnieć, w ramach projektu tak naprawdę może się okazać, że dane wdrożenie czy dana konsultacja jest poza tak naprawdę miejscem zamieszkania. Wtedy tak naprawdę trzeba było sobie obliczyć delegację. Na tym etapie również można sobie tutaj obliczyć delegację, którą wprowadzamy później do systemu i ona odejmuje nam wartość od całego projektu. Tu jest takie pole obliczeń pod dodatkowym. Dodajemy sobie nowe pole. I tu mamy tak, jakiego to projektu dotyczy, jaki jest właściciel, jaka jest data. Zakładamy sobie, że to będzie na przykład wtedy, kiedy tam jedziemy. Są pola na razie nieaktywne. Określamy sobie dojazd do klienta, czyli na przykład w większości firm jest to rozliczanie na podstawie ustalonych wartości stawki za kilometr. I wpisuje się ilość kilometrów, czyli na przykład jeżeli do klienta będzie 500 km, stawka za kilometr będzie 1 zł, to koszt dojazdu będzie 500 zł. Określamy sobie ilość dni. Na przykład w hotelu spędzamy 3 dni, stawka za hotel to jest 200 zł. Oczywiście to jest te pole są zmieniane tutaj, więc możemy w każdej chwili zmienić, może to być stawka 150 zł. Po kliknięciu mamy informację o kosztach hotelu. Koszt inny. Koszty inne na przykład to mogą być obiady, śniadania, czy jakiekolwiek inne koszty, które wpływają później na nasze rozliczenia. Tutaj na to będą obiad, to będzie obiad za 3 dni, to będzie na tym 150 zł. Mamy tutaj informację łączny koszt tak naprawdę naszej delegacji. Czyli 500 zł plus 500 zł plus 150 zł to jest 1200 zł nasz łączny. Jeżeli klikniemy sobie zapisz, proszę zwrócić uwagę, że na razie jeszcze nie mamy tutaj kosztów dodatkowych, ale jeżeli klikniemy sobie obliczyć koszty dodatkowe, to już system nam od razu pokazuje nasze koszty dodatkowe, które odejmują się od naszego tego tak naprawdę projektu. Więc tutaj wszystko, jakby widzimy, w jednym miejscu ma to na celu doprowadzenie do takiego stanu, żeby na sam koniec, żebyśmy wiedzieli tak naprawdę, czy dany projekt jest dla nas opłacalny, czy dany projekt jest tak naprawdę nieopłacalny i nie warto takie projekty w ogóle wchodzić i w nich uczestniczyć. To, co tak naprawdę jest ważne, to to, że będąc gdzieś na projekcie, ustalamy sobie status. O to też mogą się Państwo pytać. Tutaj na przykład na tym etapie możemy sobie zaznaczyć, czy projekt jest zrealizowany, zarejestrowany, czy jest w trakcie realizacji, czy tak naprawdę został już zrealizowany i rozliczony. Jeżeli klikniemy sobie, że projekt został zrealizowany i rozliczony, to system tak naprawdę nam całość przeliczy i tak skończymy projekt, który tak naprawdę możemy skupić się tylko na obsłudze klienta albo na nowych projektach. O co warto wspomnieć? Koszty, które gdzieś tutaj są, mogą być zrealizowane z systemu kadrowego, czyli na przykład
może być informacja, kto ile zarabia, ile zarzucam, spędza czasu na danym projekcie. I dzięki temu tak naprawdę mamy całą pełną informację, co dalej zostało tak naprawdę wykonane. Na tym etapie tak naprawdę kończą się działania projektowe. Jeśli mi się teraz uda, pokażę Państwu pewne raporty, które pokazują nam, zarządowi pokazują, jak to w ogóle funkcjonuje. Jeżeli klikniemy sobie na raport, na projekty, uruchom raport, i tu mamy przygotowane dwa raporty, ewidencja godzin pracy i koszty pracy. Więc klikniemy sobie na ewidencję, wszystkie zaznaczymy, żeby było tego więcej. System nam teraz będzie generował raport i tu będziemy tak naprawdę widzieli, kto ile na danym projekcie spędził czasu, jak długo, czy ten pracownik jest dla nas miarodajny, czy nie jest miarodajny, czy pewne rzeczy zajmują mu dużo czasu, czy mniej czasu. To jest raport, który wymaga już reporting services SQL-u. Dlatego jakby przygotowanie tego raportu trwa najczęściej, przynajmniej za pierwszym razem troszeczkę dłużej, no ponieważ to nie jest taki prosty raport tylko z okienek, tylko już wykorzystujący bazę SQL-a. Może, żeby nie tracić czasu, uruchomimy od razu drugi raport, czyli koszty pracy. O, już widać, że ten drugi już zaczyna być szybciej generowany. Dwa raporty się jednocześnie generują, zaraz Państwu pokażę tak naprawdę te informacje, które są zawarte. I tu widać tak naprawdę informacje o naszym zespole projektowym. Pan Adrian Krotek, pan Mariusz Rink, Piotr Błaszyński, Piotr Błoniak, na przykład Tomasz Nartarek. Ile czasu spędzili na danym projekcie i jakie są stawki tego pracownika, jakie były godziny rzeczywiste, jakie były tak naprawdę godziny do wypłaty. Więc tutaj wszystko tak naprawdę w tym raporcie możemy sobie określić i mamy tą informację. Koszty płac, tu też mamy informacje o naszych pracownikach, czyli ile godzin na jakiej części dane osoby spędzały. To znaczy Adrian Gotek na dokumentacie spędził 8 godzin, jego rozliczenie było takie i mamy informacje, jaką mamy pensję tak naprawdę z danych godzin danemu pracownikowi dokładnie. To są akurat takie proste raporty, ale dla zarządu są bardzo istotne. Co jeszcze mogę Państwu pokazać? Są tak zwane dashboardy w systemie, o których na początku bardzo dużo mówiłem, natomiast za bardzo o nich, bardzo ich nie pokazałem. To są tak zwane dashboardy, pulpity nawigacji. I tutaj tak naprawdę, nie chciałem tego na samym porządku pokazać, żeby Państwo widzieli tak naprawdę z tego to wynika. Nasze kroki milowe szanse sprzedaży, tu jest akurat mój zespół sprzedażowy, kroki milowe naszej szansy sprzedaży, to są te kroki, które tutaj widać. Identyfikacja projektu, oferta, negocjacje umowy. Pewnie Państwo tutaj, no ale skąd to tak naprawdę się bierze? Dajmy sobie tutaj na te pole. Mamy od razu informację, skąd to się bierze. Czyli na przykład na etapie tym, czyli złożenie oferty, mamy informację, na ilu szansach sprzedaży dla jakich klientów została złożona oferta oraz kto jest właścicielem danej oferty. I widzimy tak naprawdę, kto tę ofertę od razu składa. Wpisałem sobie na inne pole, widać zupełnie się zmienia, więc z tego jest tak naprawdę w bardzo prosty sposób możemy sobie definiować tak naprawdę, na którym etapie możemy sobie na przykład stworzyć taki obraz najlepszy mojej szansy sprzedaży, czyli widać, które szanse sprzedaży przynoszą nam najwięcej zysków oraz szacowany przychód na kwartał roku. Zwracają Państwo na to uwagę, że wpisując datę na danej szansie sprzedaży, automatycznie określa się pewien kwartał. Jak widać, ta informacja pojawia się też na naszych pulpitach nawigacyjnych, gdzie widzimy, w którym kwartale, ile możemy tak naprawdę zarobić. Czy na przykład w pierwszym kwartale jest słaby i za wiele nie zarobimy,
To czy ostatni kwartał pokryje na pierwszy kwartał, no czy coś musimy, w jaki sposób musimy tak naprawdę reagować? Mamy informacje o naszych marżach ważonych oraz sumach oraz naszych najlepszych klientów. Nie widzimy tak naprawdę, który klient przynosi największe zyski, na którym klienci wystawia najlepiej się skupić. Dla przykładu mogę pokazać, jak może wyglądać wykres tylko i wyłącznie dla mnie. Czyli powiedzmy, jestem dyrektorem handlowym i mój wykres też biorę udział w sprzedaży i mój wykres wygląda zupełnie inaczej. Czyli tu mamy planowaną sprzedaż tylko i wyłącznie mają. Ona jest zupełnie inna, mniejsza. Najlepsze szanse sprzedaży też zupełnie inaczej wyglądają. Szacowany przychód na kwartał i rok, no nikt nie miarodajny dla jednej osoby, ale w kontekście, jeżeli ktoś mi założy plan sprzedażowy, no to wtedy on ma bardzo duże znaczenie. Oraz oczywiście informacje o moich marżach ważonych oraz o moich najlepszych klientach. Niektórzy mogą powiedzieć, że oni nie lubią tak naprawdę oglądać graficznie, wolą to widzieć w postaci tabelarycznej. I tak naprawdę te nasze dashboardy możemy widzieć też w postaci tabelarycznej, czyli na przykład moje otwarcie szanse sprzedaży, nad którymi obecnie pracuję, to mi nigdzie nie uciekną. Proszę zwrócić uwagę, że tu mamy te procenty, one definiują nam ten layer, który Państwu pokazywałem. Moje aktywne kontakty, czyli z kim tak naprawdę w danym momencie pracuję, moje oferty, no i wszystkie informacje, które nas interesują. To co ważne, mamy też informacje o moich przetargach. Czyli jeżeli biorę udział w przetargach publicznych, to też mam informację, w jakich przetargach biorę udział, co mam zrobić, czy jest zarejestrowany, jaki jest status tego przetargu. Czy on jest zrealizowany, czy jest w trakcie realizacji i tak dalej, i tak dalej. Za chwileczkę przejdę do tego kroku przetargu, żeby o nim troszeczkę więcej powiedzieć. Natomiast no tutaj staram się sprawdzić, jak to wygląda. To, co jest istotne, to, że każdy użytkownik może sobie określić, który widok dla niego jest istotny. Tutaj na górze jest coś takiego, jak ustawić widok domyślny. Po naciśnięciu tego przycisku pojawia nam się informacja, jak uruchamiamy system, dana strona jest naszą stroną startową. Tak naprawdę nie szukamy, nie grzebimy po systemie, gdzie mamy kliknąć, co mamy zrobić, tylko od razu widzimy to, co dla nas jest istotne na danym dniu. Tak jak teraz wspomniałem, przejdziemy do przetargów publicznych, czyli z powrotem klikamy na nasze moduły, klikamy sobie sprzedaż. Jak widać, system nas prowadzi po kolei, po kroku i pokazuje nam, gdzie w danym momencie jesteśmy. I klikamy sobie na przetarg. Czyli nasz moduł przetargowy. Jak Państwo zwrócili uwagę na tym widoku, były też trzy przetargi. Tutaj również mamy trzy przetargi, na którymi pracujemy. Klikniemy sobie na, powiedzmy, pierwszą firmę z lewą, żeby pokazać Państwu, jak może wyglądać moduł przetargowy. Tak jak na początku określaliśmy, że dana firma może być sektorem prywatnym lub może być sektorem przetargowym. Jeżeli zamiast w sektorze przetargowym, to on w tym katalogu przetargi od razu nam podetnie tą firmę i informacje tak naprawdę o tej firmie pewnie tydzień. I to, co jest ważne podczas przetargu, to to, żeby go pilnować, żeby go nie przeoczyć, bo tak naprawdę nawet przekroczenie złożenia przetargu o jedno miejsce może spowodować, że nasza praca tygodniowa, nawet miesięczna, nikt nam tego nie zwróci. Określamy sobie termin składania ofert. Powiadamy sobie CIS. CIS możemy pobrać sobie albo ze strony danej firmy, albo możemy sobie go zaciągnąć do CRM-a. Często CIS-y są publikowane w Excelach na przykład i informacje z Exceli są zaciągane do CRM-a i wtedy te informacje już mamy na kartotekach i musimy przepisywać. Często te Excele, które są przesyłane do danych firm, które zajmują się przetargami, mają jakąś strukturę. Ta struktura jest praktycznie taka sama, natomiast jeżeli jakieś pola są niewypełnione, to oczywiście w CRM-ie też te pola będą niewypełnione. Określam sobie miejsce składania ofert, czyli to jest e-mail, termin wysyłania pytań. Te daty, które tu zaznaczamy, system generuje pewne działania. Tak jak tam widzieli Państwo listę, pojawia nam się informacja, przygotuj pytania, złóż ofertę i tak naprawdę tworzą nam się zadania na daną chwilę. Miejsce składania ofert, termin realizacji.
Informacje o wadium. W wielu przypadkach trzeba płacić wadium. Też określamy, czy ta wadium ma być płacone, czy nie. To ma być polisa, czy referencje też trzeba do tego dostarczyć. Dodatkowo, czy to będzie podwykonawstwo, czy to będzie konsorcjum, czy to będzie aukcja. Czyli wszystkie kryteria, które tak naprawdę na obecną chwilę są wymagane do kryteriów publicznych. Jak widać, oferta, która znajduje się tutaj, jest również tą ofertą, która była podczas naszego procesu sprzedaży. Proces sprzedaży może być w tych krokach, które tam wskazywałem, jak również mogą być w krokach, które są w procesie przetargu. Więc to jest jakby złożenie przetargu, to też jest jakaś tam sprzedaż. Musimy przejść przez pewne kroki, żeby później osiągnąć start. I tutaj tak naprawdę też sobie definiujemy te działania. Określamy sobie przedmiot i opis przetargu. To może być oczywiście albo sklepiowane, albo zaciągnięte z TIPS-u. Określamy sobie pakiety. Może tutaj pochowam te rzeczy, żeby było widać, że tak naprawdę no nie musi nam to zamazywać obrazu, tylko określamy sobie informacje, które dla nas są istotne. Wadium i ubezpieczenie. Czyli kolejny punkt, który tak naprawdę wprowadzamy informacje o wadium i ubezpieczeniu. Referencje. Jeżeli wymaga tego przetarg, wprowadzamy sobie tą informację swojego do systemu. Kary, oczywiście, jeżeli jakieś kary są, to też, wtedy w bardzo łatwy sposób możemy sobie filtrować te informacje, nie musimy gdzieś tam szukać pokrywania. Oczywiście, jeżeli to jest jeden przetarg, to bardzo łatwo to zweryfikować. Natomiast jeżeli tych przetargów pracujemy nad 10 przetargami, no to niestety już wtedy pewne informacje mogą nam się pogubić i możemy się zastanawiać, czy to było w przetargu pierwszym, czy to było w przetargu drugim, czy w przetargu dziesiątym. Pytanie i odpowiedzi. No oczywiście tutaj, jeżeli są jakieś pytania, to wprowadzamy. Jeżeli jest link, to też wprowadzamy informacje o linku, gdzie te pytania są. I to, co tak naprawdę bardzo mocno nas trzyma za rękę, czyli wymagane dokumenty. O tym najwięcej osób zapomina. I tutaj na podstawie takich tych punkcików zaznaczamy sobie, czy dane dokumenty zostały już dostarczone. Odpis KRS. Zaznaczamy sobie, że albo zostało dostarczone, albo nie zostało dostarczone, albo przygotowane. I to, co jest ważne, no, gdzie to składujemy. Przejdę sobie tutaj na górę, no, do ogólnych. Tutaj mamy znowu informację usług w systemie SharePoint. Po kliknięciu usług w systemie SharePoint tworzy się nam cała struktura, która jest nam potrzebna. I po kliknięciu informacje dokumenty przejdziemy do miejsca dokumentów, gdzie te informacje dokumenty się znajdują, które w bardzo prosty sposób od razu możemy na przykład wydrukować i wysłać do klienta. Zaświadczenie z urzędu skarbowego. Dostarczone, zaznaczamy tak. Polisa ubezpieczeniowa na daną chwilę jeszcze jest niedostarczona, czyli zaznaczamy nie. Formularz ofertowy został przygotowany, zaznaczamy, że został przygotowany. I wszystkie punkty, które tak naprawdę dotyczą przetargu. Zapiszemy sobie to. Otwarcie i wynik. I tak naprawdę sobie też zaznaczamy nasze działanie, kiedy przetarg będzie otwarty, żeby tak naprawdę pojawić się i zobaczyć konkurencję, albo tak brzydko mówiąc, pośmiać się konkurencji, ale to my byliśmy tak naprawdę najlepsi. No ale oczywiście śmiejąc się konkurencji, konkurencja jeszcze może nas powołać do Krajowej Izby Odwoławczej. I tak naprawdę tutaj też mamy informację o tym, czy przetarg był wykonany poprawnie, czy nie tak poprawnie, czy było coś, co nasza konkurencja zgłosiła, że były jakieś nieprawidłowości. Oczywiście od tych decyzji zawsze możemy się odwoływać, czyli też te wszystkie informacje możemy sobie zawrzeć na formularzu. I te wszystkie dane, które tutaj są, w bardzo prosty sposób nie możemy raportować w systemie CRM, czy w postaci graficznej, czy to w innej postaci, czyli na przykład ile było odwołań, ile nie było odwołań. To jest istotne, że jeśli firma technicznie składa przetargi do jakichś innych firm, na przykład nie wiem, to będzie firma medyczna, której dostarczane są strzykawki czy rękawiczki technicznie, to możemy od razu określić, że konkurencja miała daną stawkę taką, dany kwartał, czyli wiemy, jaką mamy dać cenę w kolejnym przetargu, tak naprawdę, żeby się nie namęczyć, no, bo wiemy, że nie jesteśmy w stanie wejść poniżej ceny tak naprawdę na tej konkurencji. I tak naprawdę myślę, że na tą chwilę to by było wszystko.
Część z Państwa może gdzieś tam czuć niedosyć. No, tego jest naprawdę bardzo dużo. Jeśli byłaby potrzeba uszczegółowienia pewnych rzeczy, jak pewne rzeczy wyglądają, jak pewne rzeczy zrobić, zapraszam tak naprawdę do kontaktu, który zaraz wyświetlę tutaj w systemie. Będziemy w stanie Państwu opowiedzieć więcej, przekazać, jak nie wiem, pokazać może dokładniejszą prezentację, która może trwać, no nie wiem, tą godzinę czy półtorej, no ale oczywiście dużo, dużo dłużej i skupienie się na pewnych rzeczach. Proszę też pamiętać, że po webinarium będą udostępnione takie pliki dla Państwa, jak pewne rzeczy stworzyć, działania, czy na przykład te raporty dynamiczne. Jest to bardzo fajne, bo część z Państwa może być tam bardzo świeża i nie znajdzie tego systemu, a logując się w danym systemie, bardzo prosty sposób będzie mogła sobie tutaj jak najbardziej poradzić. Z mojej strony to by było tak naprawdę wszystko. Oddałbym tutaj głos do osoby prowadzącej. Dziękuję bardzo i oczekuję pytań z Państwa strony w kolejnej części. Dziękuję Panie Piotrze. Ja dodam tylko, że wspomniane przez Pana Piotra materiały będą dołączone do podziękowania za udział. W związku z tym proszę się spodziewać maila z informacją dziękujemy za udział. W nich znajdą Państwo te materiały. Panie Piotrze, pierwsze... Halo? Czy pytania będą przydane na głos, czy nie? Tutaj zadaję Państwu pytanie, jak się nadają uprawnienia i kto ma do tego uprawnienia? Tak naprawdę w systemie, jeżeli mam jeszcze nadal udostępnione pulki, to zaraz Państwu pokażę. W systemie CRM uprawnienia nadaje się, znaczy tak, uprawnienia może nadawać administrator lub uprawnienia może nadawać na przykład jakiś kierownik, natomiast my sugerujemy, żeby tak naprawdę uprawnienia były nadawane przez administratora, ponieważ no tak naprawdę najlepiej to wygląda. Przechodzimy sobie w ustawienia administracja. I tutaj tak naprawdę w systemie jest pole zabezpieczeń. I tu jest tak naprawdę bardzo wiele tych ról zabezpieczeń. Rolę zabezpieczeń można sobie zdefiniować od razu. Może to być na przykład rolę zabezpieczeń dla dyrektora sprzedaży, dla marketingu, dla zarządu i tak dalej. Zdefiniować uprawnienia możemy do dowolnego pola, które jest w systemie. I tak naprawdę teraz Państwu pokażę, jak to wygląda. W systemie jest pozwana Maciej, w której tak naprawdę każde pole, które mamy stworzone, możemy sobie je zdefiniować, czyli nie wybrano, czyli nie ma dostępu, czy jednostka biznesowa ma dostęp, czy użytkownik ma dostęp i tego typu rzeczy. Jak warto zobaczyć, jeżeli stworzymy sobie jakieś funkcje niestandardowe, na przykład projekt, to od razu widać, że dana osoba, na przykład kierownik sprzedaży, dyrektor nie ma dostępu do uprawnień projektu. I tak naprawdę tutaj sobie definiujemy, klikając tak naprawdę na to pole, do czego ta osoba ma mieć dostęp, a do tego ma nie mieć dostępu. No oczywiście no, administrator musi być chwilę przeszkolony w zadawaniu uprawnień. Jest to proste, ale potrzebuje krótkiego szkolenia. Czy to wystarczy, moja odpowiedź? Albo jesteśmy do szczegółowi. Tutaj było jeszcze doprecyzowanie, uprawnienia do obiektów klientów umów, czyli... Czyli to jest wszystko tutaj. Jeżeli sobie zaznaczymy daną entję, że to jest na przykład pole oferta, czy pole umowa, to dokładnie to samo się tutaj zaznacza dla danej roli, że nam sobie tak naprawdę, do czego ta osoba ma mieć widok, a do czego ma nie mieć widok. W bardzo prosty sposób możemy sobie tutaj, tu jest tam ofertę. I tu zaznaczamy sobie, do czego ma mieć, do czego nie ma.
Jeżeli mamy obszar typu, nie wiem, że widzę firmę, ale nie widzę kontaktu, to również dana osoba może, może w ten sposób to mieć. Dziękuję. Następne pytanie. Czy pole z gwiazdką można definiować, zmieniać? Przysyłam, żeby pan widział. Tak, pole z gwiazdką też definiuje administrator lub jeśli jest taka potrzeba w firmie, może definiować sobie użytkownik, ale tego nie polecamy, dlatego że po to są pole z gwiazdką, żeby były to informacje obowiązkowe, a nie informacje, że komuś się nie chce szukać na przykład NIP-u i chce to obrać. Na formularzu na przykład konta klienta można sobie zaznaczyć dane pole i oznaczamy sobie tam stanowić pole obowiązkowe, nieobowiązkowe. No to się definiuje samemu tak naprawdę, bo firma taka jak my czy administrator po tym szkoleniu również to może zrobić i to są akurat proste rzeczy. Tutaj przyszło dodatkowe pytanie, czy gwiazdka może być słownikiem? Pole z gwiazdką może mieć słowniki. Mogę doprecyzować pytanie? Prosimy o doprecyzowanie pytania. Otrzymaliśmy tutaj tylko tyle, że pole z gwiazdką może mieć słowniki. Znaczy słownikiem najbardziej możemy. Okej. Okay. Też na polu możemy definiować tak zwane maski. Tak w roli wytłumaczenia, na przykład numer NIP. Wprowadzenie numeru NIP-u często jest po to, żeby na przykład nie wprowadzać duplikatów do systemu. Jeżeli wprowadzimy numer NIP, nie wiem, trzy znaki kreska, a ktoś inny wprowadzi numer NIP ciągiem, no to wtedy tak naprawdę no, system kreskę będzie traktował jako znak, a nie jako cyferkę, która należy do NIP-u i wtedy nie będzie tak zwanych duplikatów. Dlatego też dobrze założyć na przykład maskę na pole NIP, gdzie jest określona ilość znaków i piszemy te znaki na przykład w ciągu i na tych znaków nie ma wprowadzić, czyli na przykład pisa powiedzmy 10 znaków. Jak ktoś będzie wprowadzał z kreską, to na końcu nam będzie ucinał znaki, więc będziemy zgłuszeni, że wprowadzić to według mnie wynalazł. Tutaj jest jeszcze pytanie o integrację z systemem ERP, jak to się odbywa. Okej. Okay. Znaczy tak, CRM integrujemy tak naprawdę z dowolnym systemem. Integrowaliśmy się z Excelem, z Optimą. Altum jest mało znany w Polsce tak naprawdę, natomiast będziemy prawdopodobnie mieć jeden projekt, który będziemy się integrować z Altumem. Natomiast wszystkie te systemy, przynajmniej strony Komarka, mają tak zwane web serwisy. I tutaj Microsoft też proponuje integrację poprzez web serwisy i ta integracja najczęściej odbywa się poprzez web serwisy. Jeśli okazuje się, że na przykład nie wiem, system jest bardzo stary, to może być integracja na poziomie plików, czego nie polecamy, lub na poziomie na przykład bazy SQL-a, to też nie do końca jest najlepsze. My proponujemy integrację poprzez web serwisy, czyli Komar wystawia nam web serwis, my ten web serwis pobieramy i wyciągamy informacje do systemu CRM. Jeszcze mam tutaj prośbę o w temacie poprzedniego pytania od uczestnika, czy moglibyśmy zobaczyć te mapy? Mapy? Mhm. Mapy, tak? Tak, mapy. Oraz jeszcze jedno, jak się tworzy słowniki dla pól. Znaczy jak się tworzy słowniki dla pól, to w tym momencie nie jestem w stanie tego pokazać, dlatego że u nas to tworzy dział techniczny. Natomiast mogę pokazać, no, w którym miejscu tak naprawdę to się robi i jak to się robi, ale najpierw przejdę może do tego pierwszego etapu, czyli pokazanie tych map. Tutaj jest na przykład firma Livebook współpraca. Firma Livebook współpraca.
Wiosku, pozwróć, mieliśmy po ucieku. To było chyba przy potencjalnym zdjęciu zdefiniowane, bo to tematy trzeba zdefiniować. Mamy tutaj przy potencjalnym zdjęciu. Zamknięcie potencjalnym zdjęciu. Tomasz, to jest niezbyt prosty. To jest możliwość powiedzenia tego. Jeżeli mamy wprowadzoną firmę, na przykład Mokra 2, ta mapa może też być wyświetlana w systemie CRM oczywiście, to nie jest jakby bez problemem dlatego. Natomiast tutaj, jeżeli Państwo chcieliby zobaczyć, jak wygląda mapa w systemie CRM, to prosiłbym o wyszukanie w Google informacji, jak zarządzać procesem serwisu. I tak naprawdę tam jest w terenie tworzona mapa, na której jest pokazany tak naprawdę, w którym jest serwis. To jest nagrany filmik tak naprawdę, pokazujący, mapa pokazuje nam, w którym znajduje się klient, w którym są ewentualnie jakieś inni klienci, czyli na przykład, jeżeli mamy jakiś problem typu, nie wiem, nie ma prądu w danym obszarze, to tak naprawdę ten system CRM nam tutaj będzie pilotował to, jak to wygląda. Proszę w Google wpisać nazwę takiego filmika odnośnie serwisu, albo jeżeli będą pytania, to ja Państwu podeślę link po spotkaniu. Tam był adres do mnie lub tę grupę sądzową, to ja postaram Państwu podejrzeć ten filmik, bo to się temat wygląda. Tutaj natomiast, jak widać, firma będzie się mówić Mokry 2. Jeżeli kliknę mapę, to Microsoft wykorzystuje mapy Google'a, mapy Binga, przepraszam. I tak naprawdę pokazuje nam, w którym miejscu, czyli w Warszawie, znajduje się tak naprawdę dana firma. To jest fajne. Natomiast to, jak to mapę wykorzystać, to właśnie pokazuje ten filmik, że to, że tam pokazuje nam tylko gdzieś firma, to jest akurat proste. Natomiast to, że można jeszcze wykorzystać inne firmy albo obszar, w którym jest jakiś problem, to jest już bardziej skomplikowane, no i tutaj jakby te mapy mają swoje zastosowanie. Tutaj możemy sobie oczywiście powiększyć, zobaczyć, jak to wygląda z lotu ptaka, czy ewentualnie. Jak to mniej więcej wygląda? Tutaj widzę pytanie, że chodziło tak naprawdę o doprecyzowanie, jak wygląda mapowanie pola, jak wygląda w systemie. Szablon, ok, czyli tutaj jakby nie zrozumieliśmy pytania. Już Państwu pokazuję, jak to wygląda. Czyli jeżeli jesteśmy na tej firmie, na tyle, to którą będziemy stworzymy. Na każdym polu jest jak formularz. Klikamy sobie na ten formularz. Zaraz może akurat kolega tutaj ze mną jest strony technicznej, to Państwu trochę więcej na ten temat powiem. Przekażę mu głos. Dobra, to jest Moniak, także pokażę, jak wygląda formularz każdego rekordu. W tym przypadku jest to klient. Widzimy od strony wewnętrznej tego rekordu, jak to wygląda. Jest na górze, mam pełną mapę z puszką, to są zablokowane pola. Pola z gwiazdką, to są pola obowiązkowe. W każde pole możemy zajść. Pokaże nam się właściwości tego pola. Etykieta, możemy wpisać nazwę. Tutaj jest nazwa skrócona, która klienta. Możemy zmienić, możemy, czy ma się wyświetlać, czy nie, czy pole jest do odczytu, czy nie. Można zablokować pole. Ma być widoczny. W kolejnej zakładce formatowanie możemy ustawiać odpowiednio dwie kolumny, jedną kolumnę. To jest układ na tym formularzu. Takie wszystko możemy dostosowywać sami ręcznie. Oraz tutaj w szczegółach, jak wejdziemy w edytuj, to już są takie typowe szczegóły każdego pola. Jest nazwa oraz czy to pole jest właśnie z gwiazdką, czyli pole wymagane, pole zalecane to jest gwiazdka niebieska, czyli zaleca się uzupełnić to pole, albo opcjonalne, czyli bez gwiazdki, niekoniecznie trzeba wpisać. No i najważniejsze to są typy pola. Tutaj jest typ już zablokowany, zawsze jak tworzymy, to się blokuje. To może być wiersz, to może być kiplista, to może być lubka, czyli wyszukiwanie. Także definiujemy
z poziomu formularza wszystkie pola w ten sposób odwidzimy na niebiesko, czyli nic tu nie jest obowiązkowe, ale jest zalecane do wpisania. Nowe pole tworzymy tutaj, widzimy w prawym dolnym rogu nowe pole, utwórzmy sobie jakieś nowe pole na formularze. Będzie to pole gotowe, nazwa nam się samo uzupełni. Będzie to pole wymagane, później tak zwaną hit listę, czyli zestaw opcji, będzie kilka opcji, czyli tak tworzymy, że tak różniki, element pierwszy, drugi, trzeci. Będzie od razu się pojawiał element pierwszy, jak odpowiedzimy dany rekord. I zapiszemy. I zaraz wejdę w świeże tego klienta, tą entię. Moment. Zejdziemy, sprawdzimy po prawej stronie. Tutaj mamy wszystkie pola, które już tworzyliśmy. I teraz znajdę to pole testowe. O, jest pole testowe. Tutaj widzimy, że jest światło. Zapiszemy. Opublikujemy. Odświeżę zaraz klienta wykładowego. I to pole tekstowe. Tak zwaną bibliotekę nam się pojawi. Nowa firma, jest to narzędne, odświeżą i to było pojawić się. O, jak widzimy, już na formularzu widzimy pole testowe na kliencie. To jest stworzenie mini element na 1, 2, 3. Także to. Czy to wystarczy? Zaraz pewnie otrzymamy potwierdzenie. Tak, otrzymaliśmy potwierdzenie, przechodzimy do następnego pytania. Jak się definiuje pulpity oraz raporty? To jest w materiałach szkoleniowych, które Państwo dostaną po szkoleniu, tam będzie z testami pokazanymi, jak właśnie się to stworzyć. Więc proponuję, tak, na spokojnie jest osłonięciem tak naprawdę przejść przez te pliki, tam będzie informacja, jak założyć, gdzie kliknąć, coś stworzyć. Pozdrawiam, wiem, Państwo będą mieli dostęp do informacji. Okej, to przejdźmy może do następnego pytania. Czy są słowniki, walidacja adresów, sprawdzenie poprawności kodu miasta? Proszę tak, w standardzie system tego nie ma. To wymaga teraz naszego zespołu programistycznego. Można, zrobiliśmy jakieś takie rzeczy, ale nie jest to standard systemu CRM. To wymaga jakby już dopisania pewnych funkcjonalności. Okej. Okay. Czyli przejdźmy do następnego pytania. Czy można maile wysłać z CRM? Tak, maile można wysyłać z poziomu albo Outlooka, albo z poziomu CRM. Proszę sobie zwrócić uwagę tutaj na górze, widać tą firmę. Tu na górze jest coś takiego utwórz. To jest takie szybkie utworzenie. Możemy utworzyć sobie albo zadanie, albo naszą rozmowę telefoniczną, albo spotkanie z klientem, albo tak naprawdę wysłać maila. Klikamy sobie wysłać maila, klikam na OK. Tworzy nam się formularz maila, czyli od Piotr Właszczyński, bo Piotr Właszczyński jest zalogowany, do, jeśli jesteśmy na kartotece kontaktu albo konta, to zaraz się pojawi, to jeżeli chcemy to będzie tutaj. Czyli mail będzie wysłano tak jak to był klub. Od Piotra Błyszyńskiego do pana Piotra Baraniaka, można oczywiście do wiadomości albo do wiadomości grupy dodać temat maila oraz wysłać maila oraz wyglądnik. I mail będzie wysyłany z poziomu CRM-a i jednocześnie od razu będzie informacja o tym pośrednio i mail trafi odpowiednią zakładką
tematu, jeżeli oczywiście znaczymy czego dotyczy. Książka tak naprawdę tutaj, książka adresowała w tym miejscu są wszystkie kontakty, które zajmuje się z tym CRM. Czyli wszystkie kontakty, które mamy zdefiniowane w CRM, wpisujemy tutaj. Jeżeli nie mamy, no to wtedy wpisujemy oczywiście z palca. Witamy wtedy na lubkę i tutaj mamy dodajemy nowe i dodajemy po prostu nowy adres. Tu wpisujemy po prostu adres palca, który tam był. Wszystkie kontakty, tutaj jest pytanie tak, wszystkie kontakty, które tutaj wprowadzimy, będą również w Outlooku, a jednocześnie, jeżeli mamy integrację, czyli połączenie tak naprawdę Outlooka z telefonem, nie musi to być telefon Microsoftu, może to być, nie wiem, BlackBerry czy jakikolwiek inny, oby miał to połączenie z Outlookiem, to wtedy te kontakty też będą się pojawiać w naszym telefonie. Tutaj przejdę może do mojego Outlooka, na którym pracowałem wcześniej. I tutaj jest taka zakładka. I te kontakty powinny być te moje kontakty, okej. Czyli tutaj są podane te osoby, które konsultowaliśmy. I te kontakty znajdują się u mnie. Jak widać, pana Piotra Baraniaka, którego dodaliśmy. Proszę zwrócić uwagę, pan Piotr Baraniak, pan dyrektor handlowy, który należy do firmy Nowa 1306, adres mailowy, telefon komórkowy. W Outlooku nic nie dodawałem, a w Outlooku ten komentarz. Działa to też w drugą stronę. Jeżeli mamy synchronizację z CRM-u, to jeżeli dodamy w Outlooku nowy kontakt, to czy w telefonie, jak mamy integrację, to w końcu pojawi się CRM. Działa to w dwie strony. Dziękujemy. A jak sprawdzić, co robił mój pracownik, to znaczy ile wczoraj wykonał telefonów, maili, szans sprzedaży? Tak naprawdę te wykresy, te dashboardy, te profity nawigacyjne, tam po prostu sobie określamy. Widok, na przykład ileś wykonanych telefonów to jest mój zespół i klikając głębiej, albo od razu możemy sobie widzieć na daną osobę spojrzeć, mamy informację, ile dana osoba wykonała dany działań. Do telefonów, to maili, czegokolwiek, co jest związane. Możemy także obserwować każdą osobę, także widzimy wszystko na swoim tej tablicy, co dana osoba. Co dana osoba w danym momencie zrobiła i każde jej działanie się od razu na tej tablicy, jeżeli zaznaczymy ją jako wtedy mamy wtedy. Czy wystarczy moja odpowiedź? Zaraz pewnie otrzymamy potwierdzenie. Może przejdziemy jeszcze do kolejnego pytania. Proszę o wydruk oferty. Jak się definiuje kształt oferty? Jeszcze czytałem. Jeśli Państwo chcieliby zobaczyć, jak to wygląda, to musiałbym przejść do innej prezentacji, bo na tej tego nie mam zdefiniowane. Mogę Państwu pokazać na przykładzie innej. Jeżeli Państwo mają ochotę i czas, żeby zobaczyć, to mogę uruchomić inną maszynę wirtualną, na której te rzeczy mam przygotowane. Jak to wygląda tak naprawdę? To już od Państwa zależy. Jeżeli Państwo chcą, to mogę przejść do drugiej maszyny wirtualnej i to pokazać. Na razie nie otrzymaliśmy potwierdzenia. Ja też zachęcam Państwa do kontaktu z firmą Intersys, z panem Piotrem, chociażby w tej kwestii, więc jak tylko otrzymamy potwierdzenie, to najwyżej przejdziemy do tego. Ja z kolei zadam następne pytanie. Czy system, który dziś widzimy, jest w 100% standardem?
Nie, nie jest poproszone standardem. Jak Państwo zauważyli, jest to moduł przetargów, jest to moduł projektu. No sam system no nie jest na tyle inteligentny, że tworzy wszystkie moduły, które sobie gdzieś tam wymyślimy. Standard systemu opiera się o trzy główne moduły, to jest sprzedaż, marketing i obsługa klienta. Natomiast nie jest on mocno przerobiony przez nas tak naprawdę. Jak Państwo, tam wyświetlałem link do takiej darmowej wersji testowej, sobie wejdą, to zobaczą, że po kliknięciu na te górne kafelki, tych kafelków będzie na przykład 20 czy 30, a ja w obszarze moja sprzedaż miała tych kafelków 4-5. To było zrobione po to, żeby nie zamazywać całego obrazu. No tutaj jest trochę tych zmian. Te wyliczanie tych marż, zaciąganie aktualnych kursów walut, no to wymaga troszeczkę pracy, ponosi to nie jest to pomysł na to. Dziękuję. Mam kolejne pytanie. Projekt jest standardem, czy należy go tworzyć? Nie jest standardem, należy go tworzyć. A kolejne. Jakim mechanizmem system integruje się z innymi systemami? Poprzez web serwis, najczęściej. Jak tworzy się pulpity? To już wcześniej odpowiadałem, że po spotkaniu, po prezentacji będą udostępnione pliki, które pokrakują, jak te pulpity się tworzy, bo domyślałem się, że będą pytania, a jest tam bardzo szczegółowo wytłumaczone. Dziękuję. To już ostatnie, które mam na chwilę obecną. Czy działanie, na przykład wysyłanie oferty, może się przypomnieć SMS-em? Tak, nie jest to też problem. Nie jest to też problem, możemy też tak to zdefiniować. Jak również można zdefiniować na przykład kampanię marketingową do klientów, że to nie będą maile, tylko to będą wysyłane SMS-y na przykład. Nie jest to standard systemu oczywiście, ale robiliśmy takie rzeczy, to trzeba dodefiniować w systemie. Na chwilę obecną to wszystkie pytania, które posiadam. Tutaj wcześniej padło pytanie o pulpity nawigacyjne. Jak możemy sobie sprawdzić, tutaj akurat pokazuję trochę starty teren, ponieważ tam nie przygotowałem tych pulpitów wszystkich, no bo wiadomo, że zawsze każdy może mieć jakieś pytanie. Tutaj będzie taki pulpit pokazujący ile tak naprawdę działań i jakich było wykonanych w danym okresie czasu. Ile było ofert tak naprawdę po kliknięciu, będzie informacja, kto te oferty wysyłał. Natomiast głównie interesuje, chciałbym Państwu pokazać o ten wykres. Ten wykres. Tu jest informacja, ile było rozmów telefonicznych. To możemy sobie zdefiniować tak naprawdę na różne okresy czasu. Może to być na dany tydzień, na dany miesiąc, na dany kwartał. Tu jest no, maszyna testowa, więc oczywiście pokazane jest tylko i wyłącznie jakaś tam ilość. Po kliknięciu na tą rozmowę telefoniczną 26 pojawia się nam tak naprawdę, jakie to były rozmowy telefoniczne, czego one dotyczyły. Ja wcześniej pokazywałem, a to nie zostało to wyciągnięte, kto jest właścicielem tej rozmowy telefonicznej. I po tym tak naprawdę możemy sobie zdefiniować, ile było wykonanych rozmów w danym okresie czasu. Ile było wysłanych maili, w danym okresie czasu, czyli mamy informację, jak to maili zostało wysłanych. Jak to tak naprawdę miałoby wyglądać. Było też pytanie z Państwa strony o zdefiniowanie ofert z poziomu CRM. Tutaj tak naprawdę na tej maszynie wirtualnej jestem w stanie Państwu pokazać, jak to mogłoby funkcjonować. Jeżeli sobie zanoszę jakąkolwiek firmę, tutaj przepraszam za prędkość tej systemy, bo ona nie była jakby przygotowywana, odpalana jakiś czas temu, więc długo nieużywana jest, może po prostu wolniej działać. Zrobiliśmy sobie jakąś pierwszą lepszą firmą. Wybierzmy sobie oferty, jakie były. Tu jest jakaś większa kwota, to jest nowa 27. Tak, proszę teraz zwrócić uwagę, że jestem zalogowany do systemu jako pan Marcin Nowosielski.
Tutaj wybrałem sobie produkty, tak jak pokazywałem na tej prezentacji, one sobie wyciągają nasze dane finansowe. Tak naprawdę mamy tutaj informacje na temat treści oferty. I witam, jakieś tam informacje, FF, 2 kwietnia 2014, czyli jakieś tam wyciąg treści oferty. Klikamy sobie pobierz raport. System teraz sprawdza poprawność oferty. Jeżeli czegoś brakuje, tak naprawdę, to on nas poinformuje, co jej brakuje. Określamy sobie, co tak naprawdę jest istotne. Czyli chcemy zobaczyć wszystko. Generuje się oferta, która będzie stworzona do pliku PDF. Jak widać, mamy sobie dokument z pliku PDF, otwieramy ten dokument. I tutaj mamy szablon oferty, w którym definiujemy sobie poprzez SharePointa na przykład dowolną ilość szablonów ofert. I tu mamy informacje, do kogo jest skierowana ta oferta. Czyli jak mamy na formularzu Joannę Kosnowską, w naszym przypadku to był pan Piotr Baraniak, to będą te wszystkie informacje tutaj zapisane. Tu po tej stronie mamy informacje, te, które były na formularzu. Tutaj stowarzyszenie pan Marcin Nowosielski, czyli osoba, która jest obecnie zalogowana do systemu. I tak naprawdę tak mógłby wyglądać formularz oferty. I tu mamy tabelkę, czyli na przykład to była sprzedaż czasopisma w ilościach 10 sztuk, czyli 10 publikacji było tego czasopisma. Tak by wyglądała oferta. Natomiast padnie pytanie, a co z nią dalej zrobić? Czyli tak naprawdę tutaj mamy dalej informację, wyślij ofertę. Jak już nam system sprawdzi, że ona jest poprawnie napisana i my sprawdziliśmy, możemy tu wyznaczyć data płatności, klikamy sobie OK. System zaraz w tym momencie nam tą ofertę wyśle, natomiast ja tutaj zaznaczę, żeby on nie była wysyłana. I tu mamy działania. Pokażę Państwu, dlaczego zaznaczyłem, żeby od razu nie była ona wysyłana. Ze świeckim się załaduje moje działanie, czyli to jest ta oferta. Tutaj mamy informację od pana Marcina Nowosielskiego. Czyli to, co do pytania, to można maila wysyła. Czyli pan Marcin Nowosielski wysłał do pani Joanny Sosnowskiej, która była na formularzu, temat oferty, czyli też sobie możemy szablonę tych ofert, treść tych ofert. I tutaj tak naprawdę pojawi nam się załącznik, czyli wygenerowana oferta w PDF, nie? Proszę zwrócić uwagę, że tą ofertę wygenerowaliśmy dzisiaj, pomimo że ona była gdzieś tam dawno temu stworzona, ale plik został wygenerowany dzisiaj i tutaj końcówka tego pliku to jest 2014-06-13, jakiś kolejny numer tej oferty, czyli jest to aktualna oferta po kliknięciu na to. Pojawi nam się informacja o tej samej ofercie, którą przed chwilą Państwu pokazywałem, te same treści, natomiast tutaj tylko i wyłącznie to, co zaznaczyliśmy do klienta, jest wysyłane nie całe. To jest też bardzo, bardzo istotne, czyli tematy oferty można w bardzo prosty sposób wysyłać. I teraz tak, jeżeli ja tą ofertę wyślę, proszę zwrócić uwagę, że automatycznie CRM tutaj dopisze nam token, wyślij. Jeżeli zobaczymy, co będzie, a jeżeli nie, to teraz pokażę działania zamkniętych, że to nie zobaczyliśmy. W tych działaniach zamkniętych mamy informację, że pan Marcin Nowosielski o 11.38 13 czerwca wysłał ofertę i tak naprawdę mamy tutaj w naszych działaniach informacje o tej ofercie. To nie jest oczywiście ten standard, więc zadam pytanie. Natomiast tego jak pokazuję, można pewne rzeczy bez większego problemu tak naprawdę stworzyć w systemie CRM. Tutaj pytanie kolejne to jest jak to wygląda, jak wygląda licencjonowanie. Wracam z powrotem do tego slajdu, który pokazywałem na samym początku. Generalnie tak. Licencjonowanie jest dosyć proste, natomiast jest wiele opcji, które można koszty licencji bardziej obniżyć. Na początek bym pokazał, że można licencjonować produkt w chmurze, czyli są dwie takie grupy. Jedna to jest posiadanie produktu w chmurze, czyli płacimy miesięcznie jakąś tam kwotę za użytkownika i mamy dany produkt. Tutaj dzielimy chmurę na chmurę prywatną i chmurę publiczną. Chmura publiczna to jest chmura w Microsoftie, a chmura prywatna jest to chmura u partnera.
często nazywana też chmurą hybrydową, ponieważ ona też taka w sensie może być publiczna. Ale z lokalizacją na przykład telekumer my z partnera Microsoftu, no, w tej ofercie mamy chmurę i mówimy klientowi, kliencie, swoje dane masz w data center, na przykład w Warszawie, w Krakowie, w Poznaniu, w danej lokalizacji. Druga opcja to jest on-premise, czyli po prostu klient mając własne serwery, kupuje licencję na CRM, a kupuje się standardowo, tak jak to wszystkie inne produkty Microsoftu, licencję na serwer i licencję na kale dostępowe dla użytkowników. Tutaj ktoś mnie zapytał, jakie są koszty tak naprawdę tych licencji. One są bardzo zróżnicowane. Bym prosił tak naprawdę o pytania po prezentacji, to ja bym je dokładnie uszczegółowił. To, no jest opcji bardzo dużo tak naprawdę, więc musiałbym kolejne 15 minut poświęcić na tłumaczenie tego, a nie wiem, czy każdy chciałby, każdy też to zapamięta i zrozumie. Trzeba to dokładnie rozpisać tak naprawdę, wtedy najłatwiej zrozumieć te koszty licencji Microsoft. Ponieważ pod kosztami CRM-a często też trzeba liczyć koszty tak naprawdę licencji środowiskowych, czyli na przykład tego CRM-a trzeba gdzieś zainstalować, na przykład na serwerze, na hardware'ze. Potrzebny jest Windows, na którym będzie to zainstalowane, czyli tak jak na przykład w przypadku Office'a. Office nie zostanie na gołym komputerze zainstalowany, potrzebny jest Windows, na przykład nie XP, czy Windows Vista, czy Windows 8. Tak samo w przypadku serwerów też jest potrzebny Windows. Tutaj jest kolejne pytanie o koszty standardu. Rozumiem, że chodzi o koszty wdrożeniowe. To są tematy ciężko do określenia. Dla jednych kosztów standardu tak naprawdę to jest kliknięcie na tego online'a, którego tutaj Państwu link dałem dla Państwa, link przygotowałem. Czyli tutaj wejście na stronę Microsoftu i kliknięcie, klikam, kupuję i działam. Jakieś krótkie szkolenie ze strony takiej firmy jak my, to mogą być koszty rzędu, nie wiem, 3000, 1500 złotych, to zależy od tego, jak jest duża firma. Ale również koszty wdrożenia mogą być 100 tysięcy, więc to zależy tak naprawdę od poziomu i od tego, co tak naprawdę ten system CRM miałby robić. Koszty standardu, szkolenie tak naprawdę też dotyczy standardu, bo no, ma sens szkolić klienta z rzeczy, których będzie używał. Tutaj dla przykładu mogę dać taki przykład, koszt takiej grupy 10-osobowej, przy szkoleniu tej grupy to jest to około 1,5 tysiąca złotych. Czyli jeżeli w firmie mamy 20 osób, to koszt będzie 1,5 tysiąca złotych. Szkolenie administratora, czyli osoby, która będzie nadawała uprawnienia, która będzie potrafiła modyfikować te pola, to też jest koszt około 1,5 tysiąca złotych. I to jest tak zwana jedna robota biurka naszej firmy. Dziękujemy za pytania, za odpowiedzi. Na razie nie ma więcej pytań, więc jeszcze poczekamy chwilkę na następne. Jeżeli będą dodatkowe pytania, zapraszam do kontaktu. Tutaj powinna się wyświetlać strona, jeżeli ją słabo widać, to tutaj powiększę. Moje nazwisko, mój adres mailowy, on ewentualnie adres grupy handlowej, do której to można wysłać pytania. Szanowni Państwo, w ślad za Panem Piotrem, jak najbardziej zachęcamy do kontaktu z firmą InterSys. No i cóż, dziękujemy serdecznie za ciekawą prezentację firmy InterSys, firmy Microsoft. Zachęcamy Państwa również do udziału w następnych webinariach. Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu.